witam Was w to poniedziałkowe popołudnie, niektóre mam przyjemność z Wami spędzić. Dzisiaj dla Was propozycja pracy nie samemu, ale w parze. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać parę ćwiczeń, które będą świetnym rozwiązaniem na wspólne spędzanie czasu, wspólny trening. I mam nadzieję, że zmobilizuje nie tylko Was, ale Waszych członków rodziny do aktywności. Ja dzisiaj ten trening zaprezentuję razem z moimi dzieciakami. Przed Wami jest Klaudia i Oliwier. A więc tradycyjnie zaczniemy sobie od rozgrzewki. Rozgrzewkę możecie sobie zrobić wspólnie, razem. Można to zrobić w parze, można to zrobić przy większej ilości osób. Pokażę Wam dzisiaj ćwiczenia rozgrzewkowe, które można wykonać na przykład w 3 osoby, w 4 osoby albo w większą ilość osób. I co? Do dzieła! I zaczynamy indywidualnie na początek. Zaczynamy od truchciku w miejscu. Możemy do tego dołączyć sobie rączki. Krążymy rączkami do przodu, teraz troszeczkę do tyłu. Zatrzymujemy się teraz, stajemy sobie w rozkroku i lecimy sobie po 3 wiatraczki. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Tak jest. Wiatraczki mamy zrobione. Teraz krążenia bioderek, parę razy w jedną, parę razy w drugą, zatrzymujemy się i skrętoskłony, raz do jednej, raz do drugiej nóżki. Pamiętajcie, my oczywiście robimy tą rozgrzewkę bardzo krótko, bo chcemy przejść szybko przez te ćwiczenia, natomiast Wy wydłużcie sobie tą rozgrzewkę do 10 minut. Teraz możemy sobie zrobić wykroki do przodu z rotacją na nogę wykroczną. Przód, rotacja, powrót. Przód, rotacja, powrót. Przód, rotacja, powrót. Teraz przenoszenie ciała, ciężaru ciała z jednej nóżki na drugą. Przechodzimy. Raz jedna strona, raz druga strona. Raz jedna strona, raz druga strona. Bardzo ładnie. No i teraz sobie kucniemy stopy przy ziemi i mobilizujemy sobie bioderka. Ruszamy tutaj w stawach biodrowych. Dobrze. Podnosimy się teraz i jeszcze 3 przysiady zwykłe. Wy możecie zrobić ich więcej. I teraz do tego 3 przysiady poziome. Stajemy sobie tak jak do przysiadu, robimy przysiad głęboki, stopy przy ziemi, wychodzimy do przodu, brzuch, pośladek napięty, wracamy i podnosimy. I wykonujemy tak kilka powtórzeń. Hop, hop. A teraz pierwsze ćwiczenie, które można uznać jako rozgrzewkowe, można wpleść w rozgrzewkę, będzie bardziej dynamiczne. Do tego będą potrzebne 2 osoby plus jeszcze jedna osoba z rodziny, która będzie dawała instrukcje ćwiczącym. Polega na tym, że zawodnicy ćwiczący stają naprzeciwko siebie w przysiadzie. Nie wiem, czy mnie widać. O, w przysiadzie. Przed nimi jest taka szmatka, może być to piłeczka, cokolwiek innego. I instruktor mówi, dotykamy głowy, kolan, palców. Głowy, kolan, palców. Na sygnał hop. Pierwsza z osób, która jest szybsza, musi złapać to, co leży na ziemi. I teraz zaczynamy. Przysiad i lecimy. Głowa, kolana, palce, kolana, palce, głowa, głowa, palce, głowa, kolana, palce, hop! Tak to mniej więcej wygląda. Drugie ćwiczenie, bardzo podobne, tylko teraz bardziej uaktywniałbym sobie nóżki, czyli pracujemy bardzo szybko. W ten sposób nóżkami na sygnał kogoś, kto wyda go z boku. Pierwsza osoba z pary łapie chustkę. Uwaga! 3, 2, 1 i pracujemy, pracujemy, pracujemy. Szybko chodzą nogi. Szybko pracują, szybko. Hop!
Bardzo ładnie. Pamiętajcie, jedna bardzo ważna rzecz. Jak schylamy się, nie schylamy się w ten sposób, tylko łapiemy z przysiadu. Kolejne ćwiczenie, które możecie zrobić w większej ilości osób niż tylko we dwójkę, bo będzie potrzebna osoba, która daje też instrukcje. Przechodzimy do ćwiczenia. Na początek, poczekajcie, ja najpierw pokażę. Pracujemy sobie bardzo szybko w ten sposób. Na sygnał przysiad, robimy przysiad. Na sygnał podskok, robimy odskok. Uwaga! Zaczynamy. 3, 2, 1, hop! Szybko pracują nóżki, szybko pracują nóżki. Przysiad, podskok, hop! I jedziemy, 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 jedziemy. Przysiad, jedziemy, 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 jedziemy. Podskok, przysiad, hop! Jedziemy, jedziemy. Stop, a teraz wpleciemy w to jeszcze pracę nogami. Instruktor mówi wam lewa, prawa. Jeżeli lewa, markujemy do przodu lewą. Jak prawa, to prawą. Uwaga, 3, 2, 1 i lecimy. Lewa, prawa, prawa, przysiad, podskok, lewa, jedziemy, jedziemy, prawa, lewa, lewa, przysiad. Dobra. I teraz przechodzimy do ćwiczeń w parze. Stajemy naprzeciwko partnera, łapiemy w ten sposób rączki, schodzimy do przysiadu, otwieramy klatkę piersiową, zamykamy, podnosimy. I druga rączka, hop, dół, hop, hop, góra, hop, jeszcze raz, hop, hop, góra, hop, rotacja i powrót. Teraz do drugiego ćwiczenia będzie nam potrzebna piłka. Gdzie jest piłka? Jest piłka, najzwyklejsza piłka. Stajemy z partnerem. Mniej więcej na taką odległość, około 80 cm. I teraz tak, wychodzimy z wykrokiem, z rotacji, podajemy piłeczkę i wracamy. I druga nóżka, hop, rotacja, piłeczka, hop, rotacja, piłeczka, hop, rotacja, piłeczka. Możecie wykonać to 10 razy na jedną nóżkę, na jedną stronę, 10 razy na drugą stronę. Dzięki. A teraz kolejne ćwiczenie. Bardziej zaawansowane. Ciekawe, kto się jego podejmie. Mam nadzieję, że zrobicie zdjęcie i wrzucicie pod postem. Przechodzimy do podporu. Partner kładzie nóżkę nam na plecy i jednocześnie robimy pomp. Hop, 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 hop. Tego ćwiczenia nie musicie robić dużo. Spróbujcie chociaż, zobaczycie, jaka to jest fajna zabawa. Jeszcze jedno ćwiczonko z tych zaawansowanych. Układam się podobnie jak do ćwiczenia poprzedniego, tylko partner wykonuje zupełnie inny ruch. Mocno spięty brzuch, pośladek. Schodzimy, podnosimy, unosimy nóżkę. Schodzimy, podnosimy, unosimy nóżkę. Hop, hop. Teraz. Bardzo ważne jest to, żeby utrzymywać spięty brzuch, zaciśnięty pośladek, żeby nie wyginać odcinka lędźwiowego. Do dzieła. A teraz kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie na triceps. Partner kładzie się na ziemi. Stopy przy ziemi przylegają. I teraz wersja trudniejsza. Uginanie ramion w ten sposób. I wersja łatwiejsza z podwiniętymi nóżkami. Ok. Kolejne bardzo ciekawe ćwiczenie. Partner przechodzi do podporu, podaje nóżki partnerce. Mocno spięty brzuch, pośladek. Partnerka wykonuje przysiad, a jednocześnie partner wykonuje ugięcie ramion. Jeszcze raz, hop, bardzo ładnie. A teraz popracujemy troszeczkę na brzuszek. Partner kładzie się na ziemi, chwyta za nóżki, prostuje nogi. W momencie, kiedy nóżki ma w tym momencie wyprostowane, wypychamy mocno do przodu i pracujemy. Hop, hop. Oczywiście staramy się to robić nie za mocno, żeby partner mógł podnieść swobodnie nogi. Bardzo dziękujemy i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. I kolejne ćwiczenie,
które jest świetnym przykładem na to, że ludzkie ciało może być naprawdę fajnym narzędziem treningowym. Partner kładzie się na ziemi, druga osoba przysiadzie, proste plecki, spięty brzuch, pośladek, podaje rączki w ten sposób i lecimy. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Pamiętajcie o tym, że ważne jest w tym ćwiczeniu to, żeby nie wyginać ciała w odcinku lędźwiowym, żeby brzuszek i pośladki cały czas były spięte. To przechodzimy do następnego. I kolejne ćwiczenie na brzuszek, rowerek. Partnerzy kładą się naprzeciwko siebie, łączą się, stykają się nóżkami i pracują w ten sposób, tak jakby pracowali na rowerze. No, jedziemy. Hop. Podnosimy leciutko jeszcze górę. O, właśnie. Podnosimy górę. A teraz w ruch pójdą nóżki. Kładziemy się na pleckach. Partner bierze nasze nóżki, opiera się, pamiętajcie tylko, żeby nie okręgosłup, tylko tutaj, lekko na bokach, mocno spięty brzuch, mocna, twarda, zbita sylwetka partnera, żeby też nie łamał się, a my wyciskamy. Hop, 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 hop. A teraz kolejne ćwiczenie, do którego będzie nam potrzebna piłka. Poproszę piłkę. O, właśnie. Partnerzy siadają tyłem do siebie, mniej więcej około 20 cm odległości między nimi. I ich praca polega na tym, że po skosach podają sobie intensywnie piłę. I zaczynamy. I teraz kolejne ćwiczenie, do którego też będzie nam potrzebna piłka. Partner kładzie się na ziemi. Zgina nóżki tak, żeby utrzymać tu kąt 90 stopni. Kładzie plecki na ziemię, rączki na ziemię. Ja kładę tutaj piłeczkę. Partner zabiera, dotyka ziemi i odrzuca nam. I znowu hop, raz, hop, hop, hop. I to by było na tyle. Następne ćwiczonko z piłeczką na plecki. Klękamy przed naszym współtrenującym. Turlamy do niego piłeczkę, a partner nam odrzuca. Podnosi jednocześnie i nóżki, i rączki do góry. Tak jest. Hop. 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 Siadamy naprzeciwko siebie i pracujemy nóżkami. Raz wąsko, raz szeroko. Raz wąsko, raz szeroko. Staramy się wykonać takie kółeczka dookoła nóg naszego partnera. I lecimy dalej z piłeczką. Zaplatamy się nóżkami. Kładziemy się jednocześnie na ziemi. Nóżki złączone. I na 3-4 podajemy sobie piłeczkę. Hop, raz. Hop, dwa. Hop, trzy. Hop. Teraz popracujemy sobie troszeczkę w podporze. Mocno spięty brzuszek. Pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego, tylko mocno spinamy w proste plecki. Łapiemy partnera za rączkę i pracujemy. Przeciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga rączka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Równie dobrze możecie wykorzystać podobne ćwiczenie do robienia pompek, tylko że wtedy klaszczemy sobie w rączki. Raz jedna, raz druga rączka. Uwaga. Pompka. Hop. Pompka. I tak to ma wyglądać. I to by było na tyle. Jak widzicie, wachlarz ćwiczeń jest naprawdę bardzo duży. Oczywiście tych ćwiczeń jest dużo, mógłbym Wam pokazywać je w kółko i na okrągło, ale nie o to chodzi. Wybrałem dla Was właśnie te, które mam nadzieję spowodują, że
Wasz trening będzie bardziej urozmaicony, bardziej ciekawy i przy okazji zaangażujecie do tego swoich najbliższych. Ja dziękuję za dzisiejsze popołudnie. W środę widzimy się z Anią, a w piątek z Patrycją. Ja dziękuję moim współtowarzyszom dzisiejszym treningowym. Pamiętajcie, żeby właśnie podawać sobie zawsze piątki, zbijać, żeby razem wspólnie się motywować do treningu. To żegnamy się z Wami i do zobaczenia. Cześć!